baczność, poczesz na drogę wyspą. Do hymnu państwowego. Jeszcze powstanie z nieba, gdy wyszliemy, co nam obcał się z nieba, szalony żemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoimi przewodem, poczesz na drogę wyspą. Witam serdecznie w imieniu całej społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Witam pięknie pana starostę powiatu podkarpackiego, pana Ryszarda Rydlera. Chcę również pogratulować
zapraszam 1 września. O zabranie głosu pana sędziora. Proszę. Witam wszystkich serdecznie. Szanowna dyrekcja, grupa pedagogiczna i wyuczniowie, rok szkolny 2015-16 dobiegł końca. Za chwilę odbierzecie świadectwa i komisji. Witajcie bogaci. Wszyscy jednak chciałbym powiedzieć parę słów. Na początku chciałbym podziękować panu dyrektorowi oraz nauczycielom za dług złożony waszą tegoroczną obserwację. Dziękuję także w imieniu swoim wszystkich uczniów, pracownikom szkoły, którzy dbali o sprawną organizację i estetycznie wygląd szkoły. Mam nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie tak samo udany jak ten. Jednakże w tej chwili chcę życzyć wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji, abyśmy w tym samym gronie spotkali się na życiu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu za życzenia. Czy ktoś z państwa jeszcze sobie życzy zabrać głos? Proszę bardzo, czy proszę. Panie moi szanowni uczniowie, bardzo drogi pedagogiczny dyrekcja na czele. Coraz bardziej przekonujemy się waszym zasięgiem, które tutaj rządzi, jako pewnego rodzaju bonusy, podziękowania, nagrody za wasze postępy. Są wyrazem rzetelnej, głębokiej, systematycznej wiedzy i nauki. Są wyrazem tego wszystkiego, co jest bogactwem naszego umysłu, zdobywanego na różnych odcinkach naszego życia szkolnego. Chciałem tylko dopowiedzieć, może najkrócej już, że oprócz tego, co jest bogactwem umysłu, widzimy, jak coraz bardziej przemieszcza się ten punkt ciężkości w naszym życiu, że jest jeszcze coś takiego jak wartość serca, wartość właśnie wrażliwości człowieka, nawet nie siła mięśni się mieć, nawet oczywiście nasi wspaniali, którzy w tej chwili we Francji na mieście przecież są prawie mężczyzn Szwajcarii. Chodzi o to, że wiemy, że też i sport jest bardzo wielką wartością, ale jest też wartość właśnie ducha. I chciałbym wam życzyć, abyście w tym wakacyjnym czasie, który się rozpoczyna już od dzisiaj, żebyście do tego bogactwa umysłu, który wynosicie po kolejnym roku nauki, potrafili także zauważać i cenić sobie życzliwość, serdeczność, miłość, dobroć, wrażliwość na siebie. To są te postawy, które są wyznaczone na siebie. To są te postawy, które są wyznaczone serca. Nawet nie siła mięśni, nie siła sprawności, jakby niektórzy może chcieli, ale właśnie w serce. I dlatego niech nie braknie także w czasie tych wakacyjnych chwil, tego czasu, który będzie cieszył wasze serca i uwrażliwiał was właśnie na dobro, na serdeczność, na miłość, na ciepło, które przychodzi od drugiego człowieka, a zwłaszcza na to chciałem właśnie dopowiedzieć, co zostało powiedziane, bezpiecznych, szczęśliwych, dobrych wakacji i szczęśliwego, pięknego powrotu po wakacjach. Szczęść Boże wszystkim, w tym także pobrzmiewa błogosławieństwo, które dzisiaj na mszy świętej, ogarniając wszystkich naszych uczniów, całego naszego miasta, udzielaliśmy tam właśnie w kościele. Niech ono wam towarzyszy i niech wam będzie na każdy dzień bliski. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękuję zaproszonym gościom za prowadzenie nas do tej uroczystości. Baczność, począć na drogę wyprowadzić.
Dziękujemy. Thank you.
odpowiedź na drogę. Thank you.
otrzymała wyróżnienie drugiego stopnia w 16. ogólnopolskim konkursie na pracę i literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Panią Naczelnik, żeby dalej tutaj nam to zapiszyła i zapraszamy. Justynę Stefanek, zagranicy trzeciego miejsca. Wszystkich pracowników szkoły. Mamy nadzieję, że następny rok szkoły będzie równorodny.